W najbliższą niedzielę w całej Polsce odbędą się wybory prezydenckie. W Wejherowie utworzono 21 obwodów wyborczych, w tym 17 stałych obwodów głosowania i 4 obwody zamknięte, które znajdują się w areszcie śledczym, szpitalu oraz w 2 domach pomocy społecznej. Lokale czynne będą od godziny 7 do 21. Głosujemy w tych samych miejscach, 21 punktach, jak zawsze. Nic się tym razem nie zmieniło. Zmieniła się tylko sytuacja, którą mamy obecnie. Mamy stan epidemii na terenie całej Polski. W związku z tym musimy zachować pewne środki ostrożności pozwalające na to, żebyśmy po pierwsze szczęśliwie przeszli przez wybory, a po drugie, żebyśmy się nawzajem po prostu nie zarazili. Pamiętajmy, żeby przyjść w maseczkach i najlepiej z własnym długopisem. Proszę najlepiej przynieść swój długopis ze względu na bezpieczeństwo. Po pierwsze, żeby nikt nie mówił, że długopisy się wymazują czy nie mazują, przynieść sobie swój, zaznaczyć w kratce, bo mamy tylko jeden głos, zaznaczyć w kratce w miejscu na kandydata, którego chcemy zagłosować, 2 przecinające się linie, czyli tak zwany krzyżyk. Zachować po prostu odległości między sobą, te 2-metrowe. Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału, ale przede wszystkim zadajmy o nasze bezpieczeństwo. O nasze, nie tylko członków komisji, ale swoje własne. Przede wszystkim te odległości, maseczki, swój własny długopis. My jako zarządzający tymi wyborami, przeprowadzający te wybory w imieniu Państwowej Komisji Wyborczej postaramy się, aby była odpowiednia dezynfekcja w odpowiednim czasie robiona, żeby przewietrzać pomieszczenia w momencie, kiedy będzie to możliwe. Z grona 17 lokali wyborczych 10 dostosowanych jest do potrzeb wyborców z niepełnosprawnością. Informacja o granicach obwodów głosowania, ich numerach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych udostępniona jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miasta Wejherowa www.wejherowo.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie i w jednostkach organizacyjnych miasta.